Jaki ładny kadr. Nie ma już nic zrobić. Kończymy z tym internetem. Nie mamy tyle co zrobić. Uważaj. Trochę pada, co? Marta. Sigma wszystko przeżyje. Jak Afrykę ze mną przeżyła. Już wystarczy. Wjazd. No? Jaki wjazd tutaj. Cyk, cyk. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od miejsca, które nazywa się Sky Garden. Jest to miejsce w Londynie, w którym, co jest ciekawe, nie można wziąć ze sobą mikrofonu, więc nic nie nagram u góry. Postaram się zrobić parę przebitek. Oczywiście muszę uważać również z tripodem, bo powiedzieli mi już na wejściu, że jak rozłożę go, to skonfiskują mi aparat, bo trzeba mieć na to pozwolenie. Jak się czujesz jako modeleczka, moja droga? Nie, jestem skrępowana bardzo. Czym? A wiesz, gdzie jakie ładne zdjęcia wychodzą? Czas mam lazy eyes, takie raz jestem modelką. Marta, co to są lazy eyes? Pokaż to. Witamina grudna. Deszcz w Londynie to chyba normalna pogoda. I gdyby jej nie było, to byłoby aż dziwne, jakbyśmy tu przyjechali. No, od Janka, co pierwszy raz widzisz vlogera? A to jest dziewczyna mojego młodszego brata. Chyba nigdy w życiu nie widziała, żeby ktoś chodził tak z kamerą i mówił do niej. Kolejnym etapem podróży jest Piccadilly Circus, czyli miejsce, w którym pewnie większość z was była. Nie ma już nic zrobić. Kończymy z tym internetem. Co, naprawdę? Żart czy naprawdę? Nie, mamy tyle. Uważaj. Nagrałeś to? Nagrałem to, wszystko się nagrywa, prawie wpadłeś pod auto. W którą stronę się patrzy w Anglii? No, jak wychodzisz na przejście? W lewo. I zagadka, moi drodzy, w którą stronę należy spojrzeć, jak przechodzicie przez przejście dla pieszych w Anglii? No, bo nasza droga tutaj prawie straciła życie. Nie ma zależy której strony. W Polsce w którą stronę patrzycie? Ruszamy metrem, które bardzo lubię. O, teraz mi odjedzie metro. To już na mnie czekają. Skradło się trochę paniki, oczywiście grzywka leciała w czasie biegu, ale udało się. Dzisiaj niestety zapomniałem obiektywu szerokokątnego, więc będziecie tylko oglądać moją twarz. Cały odcinek. Piccadilly Circus to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc turystycznych tutaj w Anglii, w Londynie. W kwestii wyjaśnienia, co ja tak naprawdę robię tym razem w Londynie. Przyjechałem tutaj przede wszystkim, żeby zrobić prezent mamie, czyli zabrać ją do jej młodszego syna, który jest większy ode mnie o 15 cm albo 10, ale również po to, żeby porobić trochę zdjęć dla marek, z którymi współpracuję na Instagramie. Żeby zachęcić was do oczywiście subskrypcji kanału, śledzenia mnie na Instagramie, no i w ogóle, żeby być częścią tego życia. Ja tu muszę przyjechać.